Cześć, witajcie w kolejnym materiale, a dzisiaj przygotowałem dla Was drugi odcinek z serii 10 niesamowitych miejsc na Ziemi. Tak więc ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Numer 10. Park Keukenhof, Holandia. Keukenhof jest to ogród i jedna z największych wiosennych atrakcji Holandii, co roku odwiedzona przez setki tysięcy turystów z całego świata. Jest największym ogrodem z kwitnącymi roślinami cebulowymi na świecie, które są tu wysadzone ręcznie. W ciągu 64 lat ogród odwiedziło 50 milionów turystów z wszystkich zakątków naszego globu. Numer 9. Klify Moheru. Klify Moheru to odcinek klifowego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego w zachodniej części Republiki Irlandii. Klif, zbudowany z łapieni i piaskowców, ma około 14 km długości, a w najwyższym miejscu osiąga wysokość 214 metrów. Klify Moheru jest to jedna z głównych atrakcji turystycznych Irlandii. Numer 8. Zatoka Ha Long, Wietnam. Zatoka Ha Long to jedna z najbardziej popularnych atrakcji przyrodniczych w południowo-wschodniej Azji. Wśród jej turkusowych wód znajduje się prawie 2000 wapiennych wysepek i pływające wioski okolicznych mieszkańców. Większość wysp Zatoki Ha Long ma formę wapiennych słupów, wyłaniających się wysoko ponad powierzchnię wody. Numer 7. El Nido, Filipiny. To miejsce to prawdziwy kawałek raju. Lazurowe wody, nieskazitelnie biały piasek i płytkie laguny, pełne zachwycających okazów zwierząt morskich. El Nido zajmuje obecnie czwarte miejsce na liście 20 najpiękniejszych plaż świata magazynu Condé Nast Traveler, a CNN Go nazwał ją najlepszą plażą i wyspą na Filipinach ze względu na jej niezwykły naturalny blask i ekosystem. Numer 6. Wielka Rafa Koralowa, Australia. Nieodłącznym elementem wakacji w Australii powinno być zobaczenie największej na świecie rafy koralowej, położonej na Morzu Koralowym, na terenie utworzonego specjalnie parku morskiego Wielkiej Rafy Koralowej. Oczywiście najlepiej podziwiać rafę nurkując, jest to niesamowite przeżycie. Bogactwo fauny i flory, wśród których występuje wiele gatunków endemicznych, a do tego przejrzysta woda, to połączenie idealne. Numer 5. Petra, Jordania. Ruiny antycznego miasta znajdujące się w Jordanii to jedno z mniej znanych okazów naszego światowego dziedzictwa. Miasto należało do Nabatejczyków, starożytnego ludu semickiego, a położone jest wśród stromych skał w przepięknej dolinie Wadi Musa, Dolinie Mojżesza. Pozostałości budowli Petry, które wykuto w skałach, przypominają dawne, legendarne bogactwo miasta, które miało wynikać z położenia na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych. Numer 4. Wodospady Iguazu, Brazylia i Argentyna. Będąc na wakacjach w Brazylii lub Argentynie, koniecznie musicie się wybrać na wycieczkę nad wodospady Iguazu. Znajdują się one na terenie Parku Narodowego, w którym oprócz nich samych zachwycają różnorodne gatunki roślin i zwierząt, zwłaszcza wielobarwnych ptaków. Iguazu składają się niemal z 300 kaskad, a rozciągają się na szerokości ponad 2 km. Numer 3. Taj Mahal, India. Indie to kraj, który można pokochać od pierwszego wejrzenia lub równie szybko znienawidzić. Za to każdy, kto jest w Indiach, powinien wybrać się do Agry, miasta, w którym znajduje się Taj Mahal. Według legendy jest to symbol wielkiej miłości cesarza z dynastii Wielkich Mogołów do jego zmarłej przy porodzie żony. Piękny pałac zniesiony z marmuru i zdobiony dziesiątkami tysięcy kamieni szlachetnych robi niesamowite wrażenie, zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. Numer 2. Chichen Itza, Meksyk. Chichen Itza to prekolumbijskie miasto zbudowane przez Maju na półwyspie Yucatan. To miejsce unaocznia niesamowitą historię, kulturę, sztukę czy naukę praktykowaną przez Majów. Nie bez powodu został uznany za jeden z 7 nowych cudów świata. Jedna z najsłynniejszych tutaj piramid to zamek, czyli El Castillo, złożona z 9 platform i stanowiąca centrum Chichen Itzy. Numer 1. Galapagos, Ekwador. Galapagos, znane też jako Wyspy Żółwie, to marzenie większości podróżników. Nie bez powodu. Jeśli wybieracie się w podróż do Ekwadoru, zróbcie sobie tę przyjemność i wykupcie wycieczkę na Galapagos. Na wyspach czekają na Was chociażby jeden z największych wulkanów na świecie, czyli Sierra Negra. Stacja podawcza na wyspie Santa Cruz, gdzie można lepiej poznać żyjące na wyspach żółwie. Trekkingi do kraterów wciąż czynnych wulkanów, doskonałe warunki do snorklingu i
takie zwierzątka jak lwy morskie czy pingwiny. To wyspy niczym z innego świata. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka do końca. Jeżeli Ci się on spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę. A ja już się z Wami żegnam. Cześć!